Co tu tutaj dużo mówić? No, dostaliśmy dzisiaj lekcję koszykówki od drużyny z Lublina. Z taką obroną ciężko jest coś ugrać. 102 punkty stracone i dużo otwartych pozycji miał zespół z Lublina. Ale nic, to jest pierwszy mecz. Dostaliśmy informacje, gdzie jesteśmy, nad czym musimy pracować, gdzie się musimy poprawić. Są też pozytywy niektóre tutaj widzę w statystykach, ale mecz przegrany, więc to nie jest pierwszy mecz, głowy do góry i trenujemy dalej i szykujemy się do kolejnego meczu. Dziękuję. They were shooting 50% three-pointers, but we gave them confidence in the beginning, some easy looks, and then afterwards they are just confident and they play without pressure. So it's obvious, you know, you can't win away from home with more than 100 points, or it's very simple, and 16 turnovers, that's too much. So they scored 21 points from turnovers and some open looks. So that was, I think, the key for the game. First, I want to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. Second, I want to say thanks to the fans today. Had a good turnout for the first home game. It's a first good win for us. You know, we had a strong preseason. You know, we had some guys out. You know, but they came ready to play today. Everybody came in and helped the team. You know, we played solid defense. We can play better, but it's a great start to the season. It's always good to get that first win. You know, to start off the season right on the right foot. And now we got to get ready to go on the road. Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu. Tak naprawdę myślę, że oprócz drugich 5 minut, drugiej kwarty, zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Z dobrą pewnością siebie, jeżeli chodzi o atak, z dobrą egzekucją. A zwycięzców się nie powinno może oceniać szczególnie negatywnie, ale tak jak powiedziałem, obrona w drugiej kwarcie, ostatnie 5 minut plus zbiórka w ataku, bo nie możemy sobie pozwolić na 14 desek w domu w ataku przeciwnika, to myślę, że zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Dziękujemy kibicom, że tak licznie przyszli na pierwsze nasze spotkanie po tak długiej przerwie. Myślę, że mogą być zadowoleni z tego, co widzieli. A tą wygraną i tą pracę, którą zrobiliśmy dzisiaj na boisku, też chciałbym zadedykować Kubie Karolakowi, bo jest w szpitalu jeszcze, więc mamy nadzieję, że niedługo do nas dołączy, więc to dla niego ta wygrana, żeby chętniej wrócił do nas i z nami popracował. Dziękuję. Panie trenerze, mam pytanie, jeśli można, Tomasz Jasiński, profesor Lublin, właśnie o Kubę Karolaka. Jak to jest poważne schorzenie, bo wiem, że to nie jest kontuzja jakaś mechaniczna, tylko to jest bardziej schorzenie. On w tej chwili jest w szpitalu. Kiedy jest szansa na powrót właśnie do treningu? Myślę, że w najbliższe dni on wróci do nas. Ważne, że będzie miał przygotowany tak naprawdę sprzęt do grania, do trenowania, bo będą potrzebne specjalne okulary, bo tam przez jakiś czas nie będzie mógł używać soczewek, a dla strzelca myślę, że wzrok jest bardzo ważny. Także czekamy na Kubę, żeby wrócił jak najszybciej. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Niefortunne zdarzenie troszeczkę, ale myślę, że wyjdzie jak odpocznie troszkę, to będzie silniejszy. Ja jeszcze miałbym pytanie. Gratuluję wygranej. Czy dzisiaj w meczu mogliśmy oglądać najlepszy start, który mógł się przygotować przez ten okres przygotowawczy, czy jednak w zespole są jeszcze duże rezerwy? Ciężko teraz oceniać na gorąco po meczu. Myślę, że trzeba zrobić najpierw analizę, zobaczyć, jak to wyglądało. Na pewno po ostatnich sparingach, które nie wyglądały tak, jak powinny wyglądać, też może troszkę ze względu na bardzo ograniczoną rotację i kontuzję, to takie spotkanie wygrane, gdzie wiadomo, w pierwszym są nerwy, bez względu na to, z kim się gra, to zawsze są nerwy, napawa jakimś optymizmem do dalszej pracy, ale to pierwszy mecz, jeszcze długa droga przed nami.